Cześć, dziękuję, że oglądasz mnie, dziękuję, że jesteście ze mną. Dzisiaj chcę wam głosić na temat życia, jak żyć, jak pozwolić Jezusowi, by życie w tobie było cały czas odczuwalne. Przeczytam wam z Galacjan 3:11, a że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista. Bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Tu jest użyte słowo życie, które jest bardzo szerokim słowem. Życie, które w greckim języku słowo zoe oznacza wszystkie poziomy życia, zaczynając od duchowego, kończąc po prostu życiem takim codziennym, życiem, które o które każdy z nas walczy. My chcemy, żeby w nas płonęło, jakby płynęło życie, żeby w nas życie cały czas było odczuwalne. I słowo mówi, że to życie, które my chcemy prowadzić, ono nie przychodzi przez wykonanie pewnych punktów i zasad, tylko życie przychodzi, ponieważ jesteś sprawiedliwy. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. W poprzednich odcinkach dużo mówiłem na temat sprawiedliwości, bycia sprawiedliwym. I teraz nie chcę cały czas o tym powtarzać. Proszę, popatrzcie na wcześniejsze odcinki, które mówią na ten temat. Jesteś sprawiedliwy. My już to wiemy. A teraz chcę was troszkę poprowadzić głębiej. Jak przez tę sprawiedliwość płynie życie w nas. Pamiętacie wesele w Kanie Galilejskiej? To jest Ewangelia Jana, 2 rozdział. Jest napisane: a 3. dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. I my wszyscy znamy tak tę historię, że Jezus zamienił wodę w wino i w bardzo dobre wino, na tyle dobre, że został jakby zgromiony przez dyrektora wesela, przez tego człowieka, który prowadził to. I w momencie, kiedy on dokonał tego cudu, to jest napisane, że w 11 wersecie takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. To był pierwszy publiczny cud Jezusa. I chcę wytłumaczyć wam taką jedną myśl. Dlaczego właśnie my niedawno kiedyś z liderami, pastorami rozmawialiśmy, że o co chodzi? Dlaczego właśnie ten cud został uznany jako pierwszy i o co chodzi, że właśnie taki cud został nazwany pierwszym cudem? Po pierwsze wesele, po drugie wino i po trzecie, bardzo dobre wino. O co chodzi? Ewangelia Jana była pisana nie jako Ewangelia jakby historycznych wydarzeń, tylko Jan zaczął swoją Ewangelię od bardzo mocnego stwierdzenia w 1 rozdziale, w wersecie 17 powiedział: zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana pokazuje tę jakby nową rzeczywistość, która przyszła w miejsce zakonu Mojżesza. Pokazuje nową zasadę życia, jak życie przychodzi. Wcześniej wierzono, że trzeba doskonale wykonać wszystkie prawa, wszystkie przykazania zakonu mojżeszowego i wtedy człowiek czuł się sprawiedliwy i był szczęśliwy i wtedy przez niego płynęło życie i Duch Święty mógł na niego stąpić i wszyscy byli bardzo, bardzo zadowoleni z tego. W ogóle ja czytając historię Józefa Flawiusza, takiego historyka żydowskiego, zauważyłem, że taką ciekawostkę, że Żydzi w tamtych czasach wierzyli, że poganie nie muszą wykonywać wszystkich 613 przykazań, tylko wystarczy
dla nich 7 przykazań, żeby mogli otrzymać dar Ducha Świętego. Też wierzyli, że Duch Święty może stępować w jakiś sposób na pogan, tylko wystarczy 7 przykazań i jest ok. I w ten sposób płynie życie. Natomiast my przed chwilą przeczytaliśmy, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Nie dlatego, że ty coś zrobiłeś, zdążyłeś to zrobić czy tamto, tylko dlatego, że ty wierzysz i dlatego, że ty wierzysz, w tobie będzie życie i życie będzie płynęło przez ciebie w tobie. I otóż Jan cały czas dyskutuje w jakiś sposób, ewangelista Jan, z tym, co było w Starym Testamencie. I oto pierwszy cud Jezusa, zamienienie wody w wino. A teraz zobaczmy, jaki pierwszy publiczny cud, taki bardzo mocno publiczny cud, taki widoczny dla wszystkich, dokonał Mojżesz. My możemy o tym przeczytać w drugiej księdze Mojżeszowej od 14 wersetu. I rzekł Pan do Mojżesza, twarde jest serce Faraona, wzbrania się wypuścić lud, idź więc jutro rano do Faraona, gdy będzie wychodził nad wodę, stań przed nim na brzegu Nilu, a weź w rękę swoją laskę, która się zamieniła w węża i powiedz mu, Pan Bóg Hebrajczyków posłał mnie do ciebie z wyzwaniem, wypuść lud mój, aby mi służył na pustyni, lecz ty dotychczas nie usłuchałeś. Dlatego tak mówi Pan, potem poznasz, że ja Pan, oto ja uderzę laską, którą mam w ręku, wody Nilu, a zamienią się w krew. I wyginą ryby w Nilu i Nil zacznie cuchnąć, Egipcjanie zaś nie będą mogli pić wody z Nilu. Pierwszy cud Mojżesza to było zamienienie wody w krew. Pierwszy cud Jezusa to było zamienienie wody w wino, w bardzo dobre wino, na weselu. Cud Mojżesza poskutkował, publiczny cud Mojżesza, pierwszy publiczny cud Mojżesza poskutkował śmiercią. Pierwszy publiczny cud Jezusa był bogaty w inne skutki, w skutki radości i spełnienia wesela. Wesele w tamtych czasach bez wina było uważane za bardzo nieudane wesele, dlatego sam fakt przemienienia wody w wino był jeszcze nieostateczny. To było jakby nie sam cel, tylko radość, którą Jezus sprawił i państwu młodym, i rodzicom, i gościom, w tym momencie była większa niż ten fakt wody, zamiany wody w wino. I jeśli my zwrócimy uwagę na Ewangelię Jana, to zauważymy, że tam nie ma też takiej jakby publicznego działania Jezusa nad wodą. W takim sensie, że gdzieś te stągwie były, gdzieś to Jezus uczynił, bo gospodarz wesela nie widział tego, bo on dopiero jak przyniesiono mu wino, zobaczył, że wino zostało mu dane, tak? Więc gdzieś potajemnie, poniekąd potajemnie to było przemienione, ale goście i gospodarz wesela zobaczyli efekt tego, że wino zostało przemienione. Przyszło życie, przyszła radość, przyszło spełnienie. Hańba od pary młodej i ich rodziców została oddalona. Jezus ich wsparł swoją obecnością i swoim cudem. Wlał prawdziwe życie. Natomiast u Mojżesza jest inaczej. Werset 19 mówi, potem rzekł Pan do Mojżesza, powiedz Aaronowi, weź laskę swoją i wyciągnij rękę swoją nad wodę Egiptu, nad jego rzeki, nad jego kanały i zalewy, nad wszystkie jego zbiorniki wód, a zamienią się w krew. Także krew będzie w całej ziemi egipskiej, a nawet w naczyniach drewnianych i kamiennych. Szok. Woda, która nie nadaje się do picia, nie nadaje się do używania. Nic nie da się z nią zrobić. Wręcz wywołuje, wyobrażam sobie, pragnienie wymiotowania, podejrzewam. To było naprawdę ohydne wrażenie.
Możesz Aaron uczynił tak, podniósł laskę, uderzyli wodę Nilu na oczach Faraona, na oczach jego sług i wszystka woda w Nilu zamieniła się w krew. I wyginęły ryby w Nilu i Nil zaczął cuchnąć tak, że Egipcjanie nie mogli pić wody z Nilu, a krew była w całej ziemi egipskiej. Jednak to samo uczynili czarami swoimi czarownicy egipscy i serce Faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich, jak Pan zapowiedział. Faraon, odwróciwszy się, poszedł do swego pałacu i nie wziął sobie tego do serca. Wszyscy Egipcjanie zaczęli kopać w okolicach Nilu, szukając wody do picia, bo nie mogli pić wody z Nilu. I upłynęło pełnych 7 dni od chwili, gdy Pan uderzył Nil. Czyli pierwszy cud w Starym Testamencie, na początkach działania Starego Testamentu, działania Mojżesza, był cudem, który pozbawił wszystko żyjące życia, bo zwierzęta nie mogli pić. 7 dni bez picia w pustynnym kraju. Uczeni dzisiaj mówią, że po 3 dniach zaczynają się bez wody, bez picia, zaczynają się nieodwracalne procesy w organizmie. Po 5 jeszcze gorzej, że ponad człowiek właśnie tydzień to jest maksymalnie, już najlepsi mogą przeżyć tydzień, ale już nawet potrafią umierać dużo wcześniej. Więc my widzimy, że Stary Testament skutkuje w śmierć i my wiemy o tym, że starotestamentalne pojmowanie wiary skutkuje w śmierć. I teraz Nowy Testament, Ewangelia Jana, 2 rozdział. Rozważmy jeszcze raz to wydarzenie. Rzekła matka jego do sług, 5 werset. Co wam powie, czyńcie? A było tam 6 stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecz im Jezus, napełnijcie stągwi wody, napełnili aż po brzegi. Potem rzekł do niej, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela, a oni zaniesie. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, które się stało winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, widzieli, przywołał oblubieńca. Oczywiście słudzy widzieli, bo dzięki sługom mogły być napełnione stągwie, ale reszta gości nie widziała. I tutaj jest ta tajemnica, która odbywa się w twoim sercu. W momencie, kiedy ty wierzysz Jezusowi i wierzysz, że wody życia płyną z Jezusa, to nagle ta woda, szara woda życia w tobie zamienia się w wino. I wino jest symbolem życia i celebracji. Wino jest symbolem świętowania. Jest symbolem jakiegoś luzu, odpoczynku i szczęścia. Więc przez usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie otrzymujemy tę radość i taki święty luz. Wszystko jest w Jezusie. Wszystko jest dokończone. Za wszystko jest zapłacone. Mi pozostaje tylko się cieszyć życiem i nieść to życie do innych ludzi, którzy też potrzebują tego życia. Cudownie. I teraz, kiedy już Jezus zapoczątkował ten cud, to później my widzimy w Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, jak to samo jakby wino, ten sam dar, który przychodzi przez życie w Jezusie Chrystusie, przez życie w usprawiedliwieniu, manifestuje się w Dzień Zielonych Świąt. Kiedy Duch Święty stąpił na apostołów, to czytamy, że apostołowie w 4 wersecie Dzieje Apostolskie 2:4 zaczęli mówić innymi językami, tak jak Duch im poddawał, czyli narodzenie z Ducha, kiedy człowiek jest napełniony Duchem i zanurzony w Ducha Świętego, to takie narodzenie z Ducha jest na tyle niesamowitym przeżyciem, że ludzie przestają mieć możliwość mówić w swoim języku, zaczynają mówić w obcych językach, zaczynają tak jak dzieci gaworzyć. I to było chyba dość takim
chyba śmiesznym zjawiskiem, bo ludzie, którzy widzieli to, co się wydarzyło w wersecie 12, powiedzieli, zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego, cóż to może znaczyć. Inni zaś drwiąc mówili, młodym winem się upili. Czyli widzimy tutaj, że ludzie z zewnątrz opisali działanie Ducha Świętego jako działanie wina. I to koresponduje z tym, co czytaliśmy w Dziejach Apostolskich 2. Jezus przyniósł wino radości, szczęścia i wolności. I w wersecie 14 Piotr odpowiada. Wstał i Piotr podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome. Dajcie też posłuch słowom moim. Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mnie macie, gdyż jest dopiero 3 godzina dnia. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. Teraz otwórzmy jeszcze raz Jana, 2 rozdział. I zwróćcie uwagę, w wersecie 7 Jezus mówi. Rzeczy im Jezus, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. A 6 werset mówi, a było tam 6 stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Bardzo ważny element tego wydarzenia, ponieważ, jeszcze raz powtórzę, Jezus tutaj przez apostoła Jana jest opisany jako Mesjasz, który wprowadza ziemię w Nowy Testament, w nowe przymierze. I każdy jego cud tutaj opisany, każde wydarzenie, które w Ewangelii Jana jest opisane, jest niechronologiczne, ale po to, żeby pokazać to, że Jezus jest Bożym Synem, Mesjaszem, który przyprowadził i wprowadza nową rzeczywistość na ziemię. I tak widzimy, że Jezus mówi, widzi tam stągwi kamienne, ustawionych według żydowskiego zwyczaju. Pytanie, dlaczego Jezus nie wziął jakiejś butelki po poprzednim winie, czy tam bukłaki, czy cokolwiek tam było, tylko wskazuje na stągwie, które są do oczyszczenia przeznaczone. I to jest bardzo ważne, bo nic, co robi Jezus tutaj w Kanie Galilejskiej, nie jest przypadkowe, tylko jako pierwszy cud, jako pierwszy znak ogłasza coś bardzo ważnego. W Nowym Testamencie rozróżniamy dwie takie rzeczywistości w cudach, tak zwane cuda i znaki. Więc znaki, greckie słowo semeia, to są cuda, które wskazywały bezpośrednio na to, że Jezus jest Mesjaszem. I można uznać, że ten cud też był znakiem, a zwłaszcza ten moment, bierze kamienne stągwie i każe w nie wlewać wody. Te stągwie kamienne były przeznaczone do różnego rodzaju rytualnych oczyszczeń. O tym my możemy przeczytać w Marka 7, 2 werset, żeby tak bardziej zobaczyć, co one symbolizują. 2 werset. A gdy ujrzeli, że niektórzy z uczniów Jego jedli chleb nieczystymi rękami, to znaczy nieumytymi, albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk. I po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, nie jedzą. Ponadto wielu innych zwyczajów przejęli i zachowują je jak to, obmywanie kielichów i dzbanów i miednic. Czyli w tych wersetach widzicie, że stągwi, każdy pobożny żydowski dom, w ogóle każdy żydowski dom, bo jak taka wszechobecna policja faryzeuszów i sadyceuszów była obecna nawet na weselach, to musiało to być chociażby ze względu na tych gości, którzy są religijni, prawda? I widzimy, że te naczynia, te stągwi były przeznaczone do tego, żeby obmywać. Rytualne obmycia były na porządku dziennym. To była codzienna jakby powinność wierzących. I czytamy dalej.
Piąty werset. Zapytowali go tedy faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękami? On zarzekł im, dobrze Izajasz prorokował o was obłudnikach, jak napisano, lud ten czci mnie wargami, ale serce jest daleko ode mnie. I teraz Jezus, który znał ludzi, wśród których wyrósł, jako Bóg widział ich serce, on nazywa ich od razu tak bardzo wprost i dosadnie obłudnicy. Tak jakby zwykły człowiek, patrząc na zachowania faryzuszów, którzy non-stop wszystko wykonywali, wszystko robili tak jak należy, mieli pobożne miny, robili wszystkie obrządki, ale za tymi obrządkami nie było relacji z Bogiem, nie było bycia z Bogiem. Dlatego ta obrządkowość, ten legalizm stał się taką ścianą między Bogiem a ludźmi. I Jezus mówi, nazywa to obłudą, bo robią wszystko, żeby wyglądać na pobożnych i świętych, a tak naprawdę w codzienności nie ma relacji z Bogiem, nie ma tego zakochania się w Bogu. I siódmy werset. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkie nauki się trzymacie. Czyli Jezus tutaj wskazuje na to, że Żydzi rozwinęli prawo jeszcze bardziej i dalej niż było to w prawie mojżeszowym. I my dzisiaj w chrześcijaństwie też mamy takie tendencje. Mamy prawo biblijne, ale jeszcze wymyślamy na podstawie mądrych różnych nauczeń i kazań, nieraz bardzo dobrych, nieraz bardzo właściwych, ale wyciągamy pochopne wnioski, tworzymy jakieś nowe ludzkie zasady, ludzkie przykazania, które tak naprawdę nas oddalają od Boga. I dziewiąty werset mówił im, chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować, albowiem może rzekł, czci ojca swego i matkę swoją i tak dalej. Teraz chciałbym od razu werset 13. Tak unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej i wiele tym podobnych rzeczy czynicie. Jezus też zapowiada tutaj, on wie, że oni się przeciwstawią Bogu, przeciwstawią się Słowu Bożemu, które wychodzi z ust Jezusa, bo Jezus przyszedł głosić Słowo Boże i oni oczywiście zaniedbają to słowo, oni odrzucą słowo, które będzie wychodziło z ust Jezusa, ale to się wydarzy i wydarza się, dlatego że oni już wcześniej, ci wszyscy faryzeusze, żyli w ten sposób, że już Słowo Boże dla nich było nieistotne, tylko najważniejsze były nauki rabinistyczne, Talmud, jakieś ustne, inne przekazy. To dla nich było ważniejsze niż Słowo Boże, niż badanie Słowa Bożego. Oni cały czas mówili i operowali takimi jakby tekstami, a ten rabi powiedział takie tak, a ten takie tak, różne były szkoły itd. I tak dalej. I oto 14 werset. I znowu przywołał lud i rzekł do nich, słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie, nie masz nic na zewnątrz poza człowiekiem, co by wchodząc w niego mogło go skalać, lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. I teraz dochodzimy do sedna, jakby w jednym tym zdaniu do nauki o łasce, dlatego że Jezus wskazuje, że tak naprawdę nasze serce musi być przemienione. Obrządki, dotrzymywanie fizyczne, wykonywanie prawa nie zmienia twojego serca. Serce i istotę ludzką może zmienić tylko Duch Święty. Łaska, która w nas działa, zmienia nas. I w momencie, kiedy łaska zmienia serce, to zmieni się cała reszta i twoje zachowanie zaczyna być inne. Więc nie to, co wchodzi w człowieka, to, co wychodzi z człowieka, a w innym fragmencie jest napisane i to z serca człowieka pochodzą różne złe myśli, nieczyste myśli, pomysły o złodziejstwie itd., itd. Czyli jeśli serce będzie przemienione przez łaskę, to wtedy całe twoje jestestwo, twoje życie zacznie ulegać zmianie. Jeszcze jeden ważny fragment, który pokazuje, jak prawo oddziela od Boga, jest w Galacjan 3:10 i jeszcze
Albo najpierw otwórzmy Efezjan 2:14 i 15. 2:14. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w siebie swoim, w ciele swoim, stojącą pośrodku przegrody muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Tutaj taki nieliczny, nieduże jest takich fragmentów, które wprost pokazują na taką inną stronę prawa. Jest napisane, że to był mur nieprzyjaźni, mur, który oddzielał, służył ku oddzieleniu. I 15 werset mówi, on zniósł zakon przykazań i przepisów. Czyli murem nieprzyjaźni jest prawo, prawo Mojżesza. Według nauk żydowskich, według Starego Testamentu, według też takiej tradycji żydowskiej, i każdy Żyd o tym wie, prawo Mojżesza było nadane po to, żeby oddzielić Żydów od reszty świata, żeby chronić, chronić wierzących w Boga, żeby chronić właśnie ówczesnych wierzących w Boga, czyli Żydów, cały Izrael był chroniony przez prawo. Prawo było tym murem, które oddzielało pogan od Żydów i dlatego jeśli czytamy różne historyczne książki, to można opisać, że na przykład w Rzymskim Imperium bardzo, bardzo jakby kpili z żydowskich zwyczajów soboty, że oni mieli tam specjalne garnki, które trzymały, w którym trzymały jedzenie na całą sobotę, bo nie wolno było na przykład przygotowywać. I wszystkie narody, które obserwowały Żydów, bardzo się śmiały z tego zwyczaju i z innych zwyczajów żydowskich. Więc, ale Żydzi czuli się w tym jako swoi i to było jakby pogańskie obyczaje między narodami były dość podobne. Te same ofiary, tylko jakby to samo zachowanie, tylko wygląd bogów się zmieniał. Tak? Tutaj taki posąg, a tam inny posąg. Natomiast zwyczaje żydowskie były bardzo unikalne i Bóg na tamten okres dał prawo, żeby oddzielić Żydów od nieżydów, ale jednocześnie te wersety wskazują na to, że prawo w ogóle służy ku oddzieleniu. Ono oddziela nas też od Boga. My tracimy relację z Bogiem. Więc jak to działa? Na przykład, jeśli ktoś nie wykonał prawo, to nie mógł uczestniczyć w różnych wspólnych modlitwach, nie mógł przebywać wśród swoich, musiał jakby wyjść na pustynię. Prawo zrzucało na człowieka potępienie i człowiek czuł się oddzielony od Boga. Więc tutaj możemy zobaczyć, że robimy taki wniosek. Prawo potrafi i nas oddzielać, ono oddziela. Jak często ty, kiedy nawalisz, zgrzeszysz, zrobisz coś nie tak, coś, co tobie się wydaje, że jest złym, niedobrym, ty zaczynasz jakby unikać Boga, jest trudniej wrócić do modlitwy, czujesz się na tyle niegodny, by przyjść do Boga, że twoje przyjście do Boga jest bardzo, bardzo takim ciężkim zadaniem i wielu z nas w ten sposób tracą relacje z Bogiem poprzez prawo. My przestajemy mieć miłosną przyjaźń, miłosną relację z naszym Ojcem w niebie, z Tatą, który posłał Jezusa Chrystusa po to, żebyś ty mógł żyć i prawo wciąż pokazuje, że jesteś niedoskonały. Łaska pokazuje, że każdy niedoskonały jest usprawiedliwiony i to jest cudowne. Otóż widzimy, jak prawo oddziela. I teraz wracamy znów do Ewangelii Jana, drugi rozdział, znów święto, znów wino, znów celebracja życia. I znów werset szósty. Było tam sześć stągwi kamiennych. Liczba sześć w hebrajskiej jakby numerologii, takiej biblijnej też, teraz nie mówię o jakichś rzeczach z okultyzmu, tylko biblijnej numerologii, między innymi oznacza liczbę człowieka. Wiemy to z Księgi Objawienia, gdzie jest napisane 666, to jest liczba człowieka, czyli potrójna szóstka to jest w ogóle człowieczeństwo nad człowieczeństwem.
Liczba 7 to jest bóstwo już, więc szóstka jest liczbą człowieka, która tutaj wskazuje, że te 6 stągwi kamiennych to był ludzki wysiłek, sposób na przyjście do Boga. Ludzki sposób na przyjście do Boga. 6 stągwi kamiennych. I dalej, ustanowionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra, więc stągwi, które służyły do obmywania, do praktykowania bycia pobożnym. O tak ujmijmy, taka codzienna pobożność, bo te stągwi symbolizowały, że codziennie obmywając i robiąc codzienną taką naszą szarzyznę życia, my wciąż pamiętamy o Bogu i jesteśmy z Nim. A tak naprawdę nie jesteśmy z Nim dlatego, że wykonujemy jakiś obrządek. Jeśli Boga nie ma w sercu, to twoja uczynkowość, twoja obrządkowość nie przybliżą ciebie do Boga. Wszystko się zaczyna od serca, tak? Więc Jezus robi troszeczkę taką skandaliczną rzecz, bo bierze naczynie, które jest potrzebne też na weselu, bo może Anusz jakiś faryzeusz wyszedł na papierosa, powiedzmy, i wraca i już, ponieważ był gdzieś tam, może to gdzieś odbywa się w publicznym miejscu, musi wrócić i umyć ręce, czy tam musi na przykład nowe jedzenie dostać, to też musi być obmyte w rytualnym jakby naczyniu. I teraz Jezus zajmuje to naczynie, napełnia je winem i mówi w ten sposób symbolicznie, koniec. I jak teraz będziecie przychodzić do Boga, jeśli nie macie tej możliwości? Wskazuje w bardzo konkretny sposób, że przyjście po życie nie odbywa się poprzez prawo. Przyjście po życie odbywa się poprzez przyjęcie daru Bożego, daru usprawiedliwienia, który nie wychodzi z twojego wysiłku, a wychodzi z wysiłku Bożego Syna przez Jego doskonałą ofiarę na krzyżu, doskonałą, dokończoną ofiarę na krzyżu. Każdy z nas może przyjść do Jezusa i być z Nim. I niezależnie od tego, czy wszystko zdążyłeś wykonać, czy nie, jesteś z Bogiem. Halleluja, to jest cudowna nowina. Więc każe im napełnić te stągwie wodą i jest napisane, i napełnili je aż po brzegi. Matka też tam jakby była obecna, to może nie wiem, jak ona mogła reagować, tak sobie teraz wymyślam, bo nic nie jest napisane, ale patrzyłem, myślałem, no może aż po brzegi napełniajcie, kiedy trochę mniej jest tej wody, może łatwiej o cud, nie wiem, tak sobie wymyśliłem teraz. Natomiast wypełnię po brzegi, w ten sposób Jezus pokazuje, moja łaska jest obfita, moje życie jest obfite. Ja się nie ograniczam, ja się ograniczam do tego momentu, na ile ty sam ograniczasz Boga. Tak? Jakie stągwie podajesz, jakie serce, jak otwierasz serce na przyjęcie łaski, w jaki sposób przyjmujesz tę łaskę, tak? W jaki sposób patrzysz na ten dar usprawiedliwienia, czy wciąż uzależniasz swoje błogosławieństwo od twoich wysiłków, czy uzależniasz błogosławieństwo Boga od Jego wysiłku na krzyżu. Więc tutaj widzimy jeszcze inną myśl. Kiedy nie ma jak wykonać prawo, to zaczyna płynąć wino. Kiedy Jezus pokazuje, ograniczyłem wam możliwość wykonania waszych żydowskich zwyczajów, mimo że on też będąc Żydem, mógł powiedzieć naszych żydowskich zwyczajów, bo koncentrując się na nich, ty przestajesz szukać Boga. Bo ty wszystko, co robisz, szukasz wykonywania, szukasz jakiegoś w działaniu, szukasz jakiegoś sposobu na przybliżenie się do Boga, a on mówi, nie, przyjdźcie do mnie i przyjmijcie to, co wam daję. Ja wam daję łaskę, dałem wam wodę życia, która, kiedy przyjmujesz Ducha Świętego, woda to jest symbol Ducha Świętego, to Duch Święty
w tobie zamieni się w wino, czyli w celebrację i w radość życia. Ty, ludzie łaski są radośni, są szczęśliwi, uspokojeni, nie są pod pręgierzem jakby przykazań, zadań do wykonania i tak dalej. Uwaga, teraz nie mówię o tym, że my musimy być leniwi i nic nie robić, po prostu siedzieć i bimbać. Nie o to chodzi, tylko jest taka prawda, że jeśli w tobie działa łaska, to Bóg ciebie poprowadzi do wykonania różnych rzeczy, różnych wspaniałych zadań, które Bóg do ciebie przygotował. Napełnione stągwie to też jest symbol wypełnionego prawa. Jezus wypełnił prawo, wykonał prawo po to, żebyś ty nie musiał męczyć się, bojąc się, że teraz czegoś nie zrobiłeś, to już Bóg od ciebie się odwrócił. Jezus wykonał to wszystko, czego my nie wykonaliśmy. Napełnił stągwie, symbol Starego Przymierza, napełnił wodą życia, uniemożliwił dostęp do nich i dlatego Słowo Boże mówi, że Stare Przymierze, Stary Testament jest cieniem dóbr przyszłych, rzeczy przyszłych. Więc nie wracajmy do cienia, nie wracajmy w miejsce, gdzie jest masa zakazów i nakazów, które jest cieniem, które jest ciemnością tak naprawdę. Nie wracajmy tam. Szukaj Jezusa, patrz Jezusa, słuchaj Jezusa jak najwięcej. Dobrze, że teraz słuchasz, bo słuchając o Jezusie, słuchając o Jego wspaniałych dziełach, o Jego dokończonej, wspaniałej ofierze, o Jego cudach, patrząc na Jego charakter, widzimy wspaniałą możliwość, widzimy Jezusa, jakim On jest i możemy razem z Nim wzrastać, żyć i zwyciężać. I werset 8. Potem rzekł do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesele. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesele skosztował wodę, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca. Wodę, którą pijesz od Jezusa. Jak pijemy wodę? Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie, a z wnętrza waszego popłyną wody. Woda życia, czyli szukanie, słuchanie o Jezusie, poznawanie Jezusa, takie wrażenie, że no dobra, a tutaj nie mówisz jak żyć, ale mówię, przyjdź do Jezusa, szukaj Jezusa, szukanie Jezusa wszystko zmienia, bo kiedy szukasz Jezusa, znajdujesz Go w Biblii, w modlitwie, rozmyślasz o Nim, rozmyślasz, co powiedział, co zrobił, to Ty jesteś przy Nim i kiedy jesteś przy Nim, to z Twojego wnętrza zaczynają płynąć, po pierwsze pijesz w ten sposób wodę, która płynie z Jezusa, a ta woda ma niesamowitą zdolność zamieniać się w wino. Wino, które jest symbolem radości, celebracji i życia. I w 10 wersecie mówi gospodarz, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Znów symboliczny tekst już z ust gospodarza. Stary Testament jest dobry, tak? On trzymał ludzi do momentu przyjścia Jezusa. Prawo jest przewodnikiem do Chrystusa, jest napisane, więc Stary Testament jest dobry, dobry. Ale Nowy Testament, Nowe Przymierze jest lepsze. I to mówi, teraz my słyszymy to ustami gospodarza wesela. On mówi, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino. I tak było. Bóg najpierw podał dobre wino, żeby prowadzić Żydów i wszyscy, którzy przychodzili, też poganie, którzy słuchali Starego Testamentu i wierzyli w Boga Izraela, to było dobre. I on mówi, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. Tak jakby religia jest opium dla narodu, tak, że podpili sobie Starego Testamentu trochę już głowa im się kręci od tych wszystkich praw, zakazów i nakazów. I on mówi, a wtedy dajesz dobre wino. I tak i Bóg zrobił. Kiedy już ludzie, narody doszły, Żydzi, Izrael przede wszystkim, doszedł do granic swoich możliwości, zobaczył, że ciężko żyć,
przez prawo, wykonując prawo. Nie da się, że Bóg wciąż się oddala od nas. Wtedy, kiedy ty czujesz się jakby wykończony wysiłkiem jakby zasługiwania na Bożą przychylność, Bóg przychodzi, dojrzałeś, by przyjąć łaskę. Wielu z tych, którzy odrzucają łaskę, tak naprawdę, szczerze jestem przekonany, nie żyją radykalnie dla Boga. Bo każdy, kto zaczyna radykalnie żyć dla Boga i wykonywać wszystko, jak Słowo Boże mówi, Stary Testament zwłaszcza, i nieprawidłowa interpretacja niektórych ewangelicznych tak tekstów, to w momencie, kiedy człowiek zaczyna, żyje radykalnie według tego, co czyta, to w pewnym momencie dojdzie do momentu, kiedy powie, mam dość, nie radzę sobie i sięgnie po łaskę. Tak było też ze mną. Wierzę, że wielu z was też, którzy jeszcze jesteście przed wejściem pod łaskę, doświadczycie tego. I jeśli żyjesz szczerze, uczciwie z Bogiem, próbując żyć według Bożych standardów, a nie według swoich obniżonych ludzkich standardów, pewnego dnia sięgniesz po łaskę, kiedy powiesz, już mam dość, już nie daję rady. 11 werset takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i wierzyli weń uczniowie Jego. Oto moment, w którym uczniowie uwierzyli w Jezusa. Tak? Takie pytanie, dlaczego poszli wcześniej? Wcześniej poszli za Nim jako za rabinem, jako nauczycielem. To była dość normalna praktyka w Izraelu. Ale w tym momencie uwierzyli, zobaczyli w Nim więcej niż rabina. Ale wiemy z Nowego Testamentu, że dużo więcej było takich sytuacji, gdzie Jezus musiał im potwierdzać non-stop i ich wiara raz sięgała zenitu, raz upadała bardzo nisko. Pod krzyżem w ogóle upadła poniżej zera, więc cały czas trzeba było przekonywać uczniów, że Jezus jest Bogiem, jest Mesjaszem i ostatecznie jakby takie przekonanie przyszło po zmartwychwstaniu i tak naprawdę Dniu Zielonych Świąt, kiedy Bóg wylał Ducha swego na uczniów i oni całkowicie się zmienili. Na dzisiaj wszystko. Błogosławię was i życzę wam poznawania Jezusa i chodzenia w łasce. Pamiętaj, Bóg cię kocha, Bóg się nie gniewa na ciebie, Bóg nie ma w sobie gniewu, bo cały gniew wylał na Jezusa Chrystusa. Cały sąd, który był przeznaczony dla ciebie, został wylany na Syna Bożego, na krzyżu Golgoty. Bóg cię kocha, ja was kocham, błogosławię was. Subskrybujcie, podpisujcie się, wysyłajcie linki z tym nauczaniem i z innymi. Niech łaska Jezusa Chrystusa obfituje w każdym z was. W imieniu Jezusa. Amen.